Jest awaria silnika. Tak powinno być, a przynajmniej tak mi się wydaje, powinno być Farming Simulator 22. Siemaneczko, z tej strony Anton. Witam i zapraszam na kolejny odcineczek seria Elm Creek. Mamy czerwiec. Ja rozgrywkę zaczynam od testowania maszyn, które jeszcze w ogóle działają. Z racji tego, że wrzuciłem sobie tutaj modyfikację, która się nazywa Advanced Maintenance. Jeżeli nie zapomnę, ale tutaj podkreślam, jeżeli nie zapomnę, to link do tej modyfikacji znajdziecie w opisie pod tym odcinkiem. A jeżeli zapomnę, no to nazwę podałem przed chwilą, znajdziecie tą modyfikację na ModHubie, ona została wydana już jakiś czas temu i właśnie powoduje coś takiego. Naprawia pewne rzeczy, które moim zdaniem powinny być w tej grze. Ja tutaj na tej serii staram się nie wrzucać zbyt dużo modyfikacji, ponieważ sobie chcę pograć na takich w miarę standardowych rzeczach, ale... O, tutaj można odpalić, to fajnie. Ale decyduję się na wrzucenie modyfikacji, które mi ułatwiają nagrywanie, czyli player camera, na przykład takie rzeczy można robić i tak dalej, można jakieś ujęcia robić i tego typu rzeczy. Albo modyfikacje, które moim zdaniem powodują, że ta gra rozwija pewne mechaniki, albo je ulepsza. Tak więc nie stosuję tutaj modyfikacji, które jak gdyby niekoniecznie muszą być, bo na przykład nie mam tutaj jakichś ciągników niestandardowych z modów pobranych, bo mi się wydaje, że liczba maszyn i ciągników w tej grze jest tak duża, że naprawdę mi na długo tutaj wystarczy. Ewentualnie w przyszłości jakieś DLC spowodują, że będę miał więcej tych maszyn, tak więc jak gdyby na tej serii tutaj być może będą jakieś maszyny z modów, ale raczej będę bazował na tych standardowych. Tak więc Advanced Maintenance, dlatego że właśnie ona naprawia, ta modyfikacja naprawia rzecz, która moim zdaniem powinna być. No i tutaj nie miałem w ogóle złudzeń, że ten ciągnik będzie w stanie, że go będę mógł odpalić, bo ja tutaj sobie jeżdżę na 100% zużytych ciągnikach, które no tak nie powinno być, tak naprawdę, co nie? Czyli jak sobie sprawdziłem ciągniki, jeszcze kombajn, ale kombajn na pol nie. Jeżeli chodzi o kombajn, kombajn jest tego typu sytuacja, że ja wiem, że jeżeli nie naprawię tego kombajnu, to on będzie gubił nasiona, tak? Header, jeżeli nie będzie naprawiony, to spowoduje, że będzie wolniej jeździł kombajn. Tak samo na przykład w przypadku maszyn, które mają jakąś określoną prędkość prac polowych, czy to jest siewnik i tak dalej, i tak dalej. Ale tam generalnie nawet jeżeli spowolni pracę jakaś tam maszyna, to po pierwsze aż tak mocno nie spowolni, tak więc często nawet nie widzę różnicy do tego, co nie naprawiam w ogóle ciągników. Co nie jest generalnie fajne, bo jeżeli gra ma dosyć skomplikowany system jak gdyby uszkadzania ciągników. Znaczy nie w tym sensie, że fizycznie zostanie uszkodzony, że ja gdzieś tam jadąc ciągnikiem uderzę w drzewo i coś tam się zepsuje mi ciągnik. To nie jest tego typu gra. Ale trzeba przyznać, że ten system uszkodzeń, który mamy w Farming Simulator 22, oczywiście on bazuje na tym, jaki był w 19. No, tutaj mam jeszcze dodatkowe rzeczy związane z kamieniami. Dla niektórych maszyn to też trzeba przyznać. W każdym razie ten system jest dosyć zaawansowany, jeżeli się tak rozbierze na czynniki pierwsze i tam zwiększa zużycie, spada tam moc o ileś procent, zwiększa zużycie paliwa o ileś tam procent i tak dalej, i tak dalej. Jest tu kilka takich rzeczy, które na przykład w przypadku ciągników praktycznie nie są zauważalne. A jeżeli zwiększy się zapotrzebowanie na paliwo, no to przy niskim zapotrzebowaniu na paliwo, jakie jest w ogóle w tej grze, to i tak nie jest to zbyt widoczne. Druga rzecz, ten ciągnik, mimo tego, że straci na mocy, to i tak nie jesteście z tego stanie zobaczyć, ponieważ w farmingu co do zasady jest taka sytuacja, że te ciągniki są o wiele za silne niż powinny być. Często są takie sytuacje, że podłączamy sobie jakiś pług
który no teoretycznie ten ciągnik nie byłby w stanie uciągnąć, orając, tak? A my sobie nim orzemy. Bo taka jest mechanika jazdy w tej grze, gdzie sprzęt, który ma jakąś tam moc, to nie jest istotne, on uciągnie. No jest tego typu teraz sytuacja, że z maszynami napędzanymi wałkami jest tego typu sytuacja, że jeżeli ta sumaryczna wartość mocy jest przekroczona, no tam nie można włączyć tej maszyny, ale to poza tym, no to nie ma takiej, nie ma jakichś tam problemów, żeby na przykład ciągnikiem, który jak widzicie, moje dwa John Deere dobili te maksymalnie, ja sobie nim jeżdżę, nie ma żadnych tutaj problemów. W tej modyfikacji jeszcze jest tego typu sytuacja, że jeżeli ciągnik albo pojazd, który ma silnik, bo generalnie on sprowadza się do tych maszyn, które mają tam pojazdy, które mają silniki, jeżeli tam zużycie przekroczy 50%, to od czasu do czasu ciągnik po prostu zatrzyma się, wyłączy się, tak? Trzeba po prostu włączyć ten silnik, ale można włączyć. Natomiast jeżeli zużycie jest już na poziomie 100%, to w ogóle się nie da go włączyć. Dobra, tak więc ja tu przyjechałem i wreszcie zaczniemy naprawiać. Ten ciągnik, szczerze mówiąc, on był przez przypadek kiedyś naprawiony. Tak więc teraz naprawę kosztuje 7 tysięcy, nie jest to aż tak dużo. Nie będę go malował, bo akurat ja wolę, jeżeli są ciągniki takie odrapane i tak dalej, jeżeli widać, że jest to, są jakieś tam ubytki w farbie, więc to mi się bardziej to podoba, a zresztą to nie ma wpływu na uszkodzenia. Dobra, czyli to mam tutaj ogarnięte i dodatkowo, zaraz z tego, że tych ciągników nie będę mógł w stanie teraz odpalić, pozwoliłem sobie wrzucić tutaj modyfikację na... to będą chyba... tak, tu są łańcuchy. Modyfikację, którą ja używałem o 17, 19, tam chyba nawet wcześniej, ale do 22 to niekoniecznie taki konwert, jak niektórzy twierdzą, tam dosyć zaawansowane to jest modyfikacja. Dobra, idziemy sobie ją kupić, te łańcuchy. Mam 3 do wyboru, a weźmiemy sobie taki średni. Mamy jakieś te opcje, oprócz tego, że jest 2,5 metra i 63 kg. No dobra, spoko. Elegancko. Jego można tu wziąć w dłoń, mimo tego, że ja nie mam tego ręcznego podczepiania, to mogę go wziąć o dłoń. O, ale ciężkie jest, bo jednak 63 kg waży. A więc, dobra, ale chyba z tego teraz nie będę mógł podczepić go. Chyba z poziomu ciągnika będę mógł podczepić go. I trochę. Dobra, jeszcze tutaj będziemy musieli... On jest teraz tak, mi się skręcił trochę. Na pyk, po prostu. O, teraz będzie ok. Więc elegancko. No i ten łańcuch będzie teraz potrzebny. Bo teraz będę po prostu, będę zwracał uwagę, żeby naprawić te ciągniki, to raz. Ale z drugiej strony może być... To jest? Że nic nie podłączą tutaj? Nie, nie mogę? Aha, bo podejrzewam, wam, do tego łańcucha jest dodatkowe menu. Tak, bo ten łańcuch jest, to nie jest taki prosty łańcuch. To jest naprawdę dosyć skomplikowany łańcuch. Dobra, podłączymy, a nie, a proszę bardzo, nawet takie ciekawe rzeczy. Ale sprawdźmy sobie menu. W menu mogą być ciekawe rzeczy. Dobra. Jak to wygląda? Czyli można sobie wyłączyć takie ręczne podłączanie. Tu mamy steering moc. Manualne tylko, auto albo oba. Ok, weźmiemy sobie oba, zobaczymy. No i to wszystko chyba jest ok. Dlaczego ja nie mogę podłączyć tego łańcucha tutaj? O kurczę, ja mam go w dłoniach. Dobra. A może tym czerwonym się nie podłączę, tylko... po tym szarym? Ale zobaczymy, czekajcie, switch to next. Dobra, nie? O, mogę. No i co? X-em, z tego co pamiętam, no tak było w 19. No proszę bardzo, taki rogali, takie kółeczko sobie zrobiłem, no i jedziemy na gospodarstwo, tak więc, no w sumie spoko, ale tutaj ciekawsze rzeczy będą się później działy. Ten łańcuch mi jest potrzebny z bardzo prozaicznej przyczyny. Ciągniki, niektóre one są już naprawdę mocno zużyte,
i mają już tutaj dosyć dużo godzin. Tak więc ja przed chwilą wam mówiłem, że system psucia się maszyn, tak najogólnie powiem, jest dosyć zaawansowany, no ale nie podałem przyczyny, jak to wygląda. I powiem wam na przykład z moich obserwacji, maszyny, które pracują na polach, to tam te uszkodzenia są około 20 razy większe niż maszyny, które na przykład jeżdżą sobie tak, o, jak widzicie, drogą. Nawet wydaje mi się, że jest tego typu sytuacja, że jak jeżdżę drogami, o, polnymi, to wtedy te zużycie jest wyższe. Autentycznie mam takie wrażenie. Na przykład prace polowe to naprawdę porządnie uszkadzają ciągniki, zwłaszcza jeżeli ciągniki pracują na wysokich obrotach. Podejrzewam, to jest połączone, ale tego nigdy jak gdyby nie sprawdziłem tak do końca. Tak więc przy siewie, przynajmniej ja zauważyłem, że przy siewie to naprawdę jest duża rzecz. No więc podejrzewam, że mimo tego, że od teraz będę dbał o to, żeby naprawić te ciągniki, to może się zdarzyć taka sytuacja, że podczas jakiejś pracy polowej ten ciągnik jednak się zatrzyma z racji tego, że ja tutaj używam crossplaya i często jest taka sytuacja, tak jak mówię, może być nawet taka sytuacja, że jak gdzieś mają tym siewnikiem, który notabene na pewno chyba już sprzedam, dzisiaj nawet, to jeżeli będę siał jakieś duże pole, to jak ten ciągnik wyjedzie i tam powiedzmy sprawny w 50% będzie, to nawet podczas pracy takiej na polu może być już w 100% uszkodzony, bo to zużycie bardzo szybko tam wtedy dochodzi. O, proszę bardzo, podłączyliśmy tutaj kręcik elegancko, fajnie to robi się. Dobra, i teraz jest taka, ja tutaj nie mogę podłączyć. O, już wiem, jaki będzie problem. Nim nie można skręcać. Tak, widzę, że w ogóle nim nie można skręcać, jeżeli jest ten ciągnik niewłączony. O, to jak ja go zaciągnę do garażu, do tego warsztatu, to nie mam pojęcia. Czyli co, może jakaś modyfikacja... Znaczy, można by wziąć inną modyfikację taką, że zamiast tego łańcucha wziąć modyfikację na jakąś tam skrzynkę narzędziową, czy coś takiego, żeby można to naprawić gdzieś na polu. Ale z drugiej strony, no to jest awaria silnika, to nie wystarczy młotek przecinak, żeby naprawić. Chociaż ciapka można naprawić młotem, młotek przecinak to jest podstawowy sprzęt i to wszystko naprawisz tam generalnie, a części zamienne kupisz w kiosku ruchu. Kiedyś były takie, nie wiem, czy są jeszcze, tak więc taka kiedyś legenda chodziła, razem z tam, z gazetą, tam można było wszystko kupić do ciapka. Nie no, przesadzam, ale tak się mówi o tym. Dobra, tak więc co? Teraz jest sytuacja, że będzie ciężko, kurczę, tutaj ogarnąć. Aha, ale tu widziałem właśnie jest tak, pod Y-kiem, dobra, spróbujemy pociągnąć, tylko ja sobie chyba na tym pomacie, ja to wezmę sobie, ustawię. Dlaczego? Ponieważ ten ciągnik przy dużym obciążeniu będzie, ja mam włączoną automatyczną skrzynię biegu, on będzie skakał po biegach i jak opętany niemalże i to będzie skandalicznie. Nie, może na 6 sobie ustawimy i spróbujemy go pociągnąć, tak? Dobra, ciągnie, ale widzę, że nie da się nim skręcać. Dobra. Z tego co wiem, to wystarczy tutaj pozmieniać i włączyć automatyczne sterowanie i wtedy on będzie będzie można go nim sterować. Można też ręcznie sterować, ale tu chyba coś nie za bardzo. O, właśnie. O, i widzicie? O, można go tutaj też ręcznie nim sterować, ale sobie wezmę, włączę automatyczną opcję. Tylko że w trybie automatycznym mi się wydaje, że ten ciągnik on będzie tak jak był na biegu. A może jest... Zaraz zobaczymy. Udało. O, widzicie, on zaczyna skręcać, ale jakby ciężko tutaj już się ciąga, ale zaczyna jak gdyby kopiować, jedzie za mną, nie? Po czym tam skręca tym kołami teraz akuratnie, ale tym ciągnikiem nie jestem. No wiecie, ja czasem nie, na ręcznym go nie zostawiłem, bo przed chwilą można było spokojnie go pociągnąć. Tak więc będę tutaj cały czas kombinował tak, wyłączam sobie go.
O, i teraz jedzie za mną. Dobra, spoko. No i powolutku to jakoś go tam zaciągniemy, nie? Już podejrzewam, że można by troszeczkę zwiększyć sobie ten tempomat. Nie przeskakuje na biegi? Dobra. Spoko. Teraz jest spoko. Dobra. Chyba zostanę z tym. Wydaje mi się, że zostanę z tą opcją, gdzie mam łańcuch i z łańcuchem. 11 na godzinie ciągniemy sobie ciągniczek i będzie elegancko. Wydaje mi się, że całkiem spoko to wygląda. Tylko, że tak, drogę tutaj spokojnie można wyjechać. Delikatnie on tutaj wyjeżdża. Dobra. No i fajnie. Może nawet bym. Nie, zostawimy. Niech będzie dalej te sterowanie, bo chciałem sobie właśnie teraz wyłączyć, żeby on jakby wrzucił na luz, bo teraz jest taka. Mam takie wrażenie, jakby on na biegu był. Coś takiego. Wiadomo, że. Nie wiem, jak to może coś tutaj. Bo może ja mam tutaj ten advanced vehicle, może to powoduje coś takiego. Ciężko mi powiedzieć. Ale w każdym razie powolutku sobie dojedziemy. Może nawet podniesiemy troszeczkę ten tempomat. 12. O, tutaj już ten masę już to porządnie się zaczyna męczyć. 13. No. Jeszcze tutaj coś daje radę. 15. Nie, no spokojnie się da rozpędzić. Jakby miał silniejszy może ciągnik, to może i by było łatwiej. Podejrzewam, że tak. Tak więc trzeba dbać o jeden najsilniejszy ciągnik cały czas, żeby w razie W to mógł ściągnąć te słabsze ciągniki, nie? Bo jeszcze 16, nie, 16. No, tak już prawie wskakuje. Bez kierownicy. Powiedziałem, że będę miał jakąś taką modyfikację, która powoduje, że tutaj trzeba będzie na klawiaturze więcej operować. Co mnie spoko. Elegancko, no i dociągniemy. No i powiem wam, że moim zdaniem coś takiego powinno być, ponieważ, tak jak wspomniałem, już kilka razy mówiłem, tam te mechaniki uszkodzeń, jak się uszkadzają ciągniki, maszyny, tutaj jeszcze w Farming Simulator 22 trzeba wziąć pod uwagę kamienie, na przykład chyba przetrząsarki bardzo mocno się szybko uszkadzają, jeżeli przetrząsają na łąkach, gdzie są kamienie. Ja bym tu jeszcze bardziej poszedł, na przykład jak kombajn, kiedy zbiera na polu zakamienionym, to wiadomo, on się teraz szybciej tam powiedzmy uszkadza, ale nie aż tak bardzo szybko. Ale moim zdaniem powinien być taki element trochę taka niespodzianka. Znaczy, że możesz podjąć ryzyko. Owszem, kombajn będzie się szybciej na przykład zużywał, ale może być taka sytuacja, że jak złapie ci kamień, to ty już go w ogóle niż nie odpalisz na tym. Właśnie powinniśmy go ściągnąć na przykład. Coś takiego, nie? Albo powinna być jakaś przerwa, że nie, 5 godzin czasu. Nie może na przykład pracować, nie? Kombajn. To by było chyba fajne. To jak gdyby ludzie wtedy by bardziej dbali o to. Wydaje mi się, że takie rzeczy więc na pewno jest w stanie ogarnąć. Więc to na pewno by było fajne takie rozwiązanie. Dobra. Zobaczymy, ile tutaj naprawa. No, John Deere'a naprawimy. Tutaj. Natomiast czy drugiego John Deere'a będę naprawiał, to się zastanawiam. Autentycznie. Czy drugiego naprawiać, bo. Nie, tamtego też naprawimy. O! Nie wiem, czy słyszycie, teraz odpalił John Deere. Ten, którego ciągniemy, nie? Na łańcuchu. Bo jest ten automatyczne sterowanie, tak? Teraz tego będziemy mogli przy. A czy z tego poziomu można sterować? Nie, chyba nie można. Niestety. No ale teraz to już będzie o wiele łatwiej. Bo on po prostu będzie za mną jechał. Tak, to o to chodziło, tak. Że jak jest wyłączony, to masz takie wrażenie, że jakby ciągnik był na biegu i on tak ciężko jedzie, albo był na ręcznym zaciągniętym czy coś takiego. Bo teraz zobaczcie, jak sobie fajnie jedzie za mną, nie? Nie ma żadnych problemów. Tak jakby to było falą mi.
Tyle tylko, że na tym, odbija się na tym łańcuchu troszkę. A bo on. Już wiem, bo ten John Deere chyba tak szybko nie potrafi jechać. On ma mniejszą prędkość maksymalną niż 39. Dojrzewam. Ale tutaj spokojnie lecimy. Elegancko. No i można, można. Tak więc no całkiem spoko to rozwiązanie. I właśnie podejrzewam, że chyba tą modyfikację zaimplementuję sobie do wszystkich moich serii, bo już widzę, co się zaczyna dziać na Hofberga. Tam też mam już taką tendencję, że nie naprawiać sprzętu. Chociaż tam jest inaczej, tam jeszcze naprawiam, tam to jeszcze staram się, ale tam to pamiętam, bo to jest taka seria, wiecie, gdzie też jest łatwiej zarabiać, bo tam się łatwo zarabia, więc jak gdyby te koszty napraw to nie są duże, bo nie wiem, sprzedam jakieś tam wino czy coś takiego i już jest inna sprawa. Tak więc elegancko. Dobra. Spoko, no i to mi się podoba. Teraz tak, odłączymy to. X-em to się odłącza. No i pięknie, ciągnik naprawiony. Można zapalić? Można. Można zapalić. Fajnie. No i wydaje mi się, że tego typu modyfikacje, właśnie jak ta modyfikacja, którą sobie tu zainstalowałem, ona powoduje, że to, czego zaniechał Giants z jakichś tam powodów, nie wprowadzając takich rozwiązań, to po prostu ta modyfikacja wykorzystuje te mechaniki i moim zdaniem to ma sens, jak najbardziej ma sens. Powinny być takie sytuacje, kiedy no można byłoby sobie to opcjonalnie wyłączać, nie? Ale jak gdyby rozumiecie taką sytuację, kiedy maszyna jest w 100% sprawna, a ona nie zachowuje się tak w ogóle. Tak więc naprawianie jak gdyby nie jest aż takie bardzo potrzebne i konieczne. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Tutaj tego John Deere'a chyba za chwilę też zaciągnę i naprawię. I będę miał wszystkie teraz maszynki naprawione, przynajmniej ciągniki, bo jeszcze ze sprzętami to też zacznę teraz tutaj, bo właśnie, tak jak mówiłem, ta modyfikacja nie działa na maszyny, które nie mają własnego silnika. To już jest inna sytuacja, ale może taka będzie inna modyfikacja, może trzeba będzie poszukać, a może wy znacie taką modyfikację. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu. To chętnie bym sobie ją tutaj pobrał i spowodował, że maszyny jakieś tam, na przykład tak jak pług 100% uszkodzony, to właśnie nie można nim pracować. Może by to fajnie też. Wydaje mi się, że to by było fajne. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.